Mówi inżynier Antoni Ziemba z Krakowa: Nikt tak namacalnie nie ukazuje, kto jest ofiarą aborcji, jak ludzie, którzy ją przeżyli. W czasie aborcji jest zabijany człowiek na różnych etapach życia przed narodzeniem. Takie są fakty. Zwolennicy aborcji nie chcą tego przyznać. Odmawiają człowieczeństwa dziecku w łonie kobiety. Zdają się mówić, fakty przeczą naszym poglądom, tym gorzej dla faktów. Historie ludzi, którzy przeżyli aborcję są wstrząsające. Przeżyli, przeżyli, bo na szczęście aborcjonista popełnił błąd, albo ktoś w ostatnim momencie ocalił im życie. Przytoczę tylko trzy takie historie. Pierwsza to życie Melisy Oden. Jej matka miała 19 lat, kiedy okazało się, że jest w ciąży. Zdecydowała się na aborcję poprzez wstrzyknięcie roztworu soli. Był rok 1977. Kobieta była w siódmym miesiącu ciąży. Proszę Państwa, mam tu przed sobą model dziecka w łonie matki. Piąty miesiąc życia w łonie matki w skali 1 do 1. A twarz tego dziecka widzimy na naszym plakacie. Aborcja z użyciem roztworu soli trwa dłużej w porównaniu do innych metod zabijania dzieci narodzonych. Duża dawka roztworu jest wprowadzana do płynu owodniowego. Podawane są także substancje powodujące skurcze macicy. Dziecko połyka zatruty płyn owodniowy, co powoduje stopniowe wypalanie gardła, skóry, organów wewnętrznych. Agonia dziecka może trwać godzinami, zanim matka urodzi je martwe. W przypadku Melisy Oden procedura aborcji nie przebiegała tak jak ją zaplanowano. Płaczącą dziewczynkę Wydaloną z łona matki i pozostawioną na śmierć znalazła w pojemniku na śmieci pielęgniarka. Uratowała to dziecko. Melisa została zaadoptowana, ukończyła studia. W 2008 roku urodziła swoje dziecko w tym samym szpitalu, w którym jej matka poddała się nieudanej aborcji. Melisa Oden zaangażowana jest dzisiaj w działalność Porolaj stworzyła unikalną stronę internetową www Survivors. Można na tej stronie zapoznać się z historiami różnych osób, które przeżyły aborcję. Misją strony jest informowanie społeczeństwa o istnieniu takich osób oraz udzielanie im wsparcia. Inną osobą, która przeżyła aborcję, jest Jana Jensen. Jej matka miała 17 lat, gdy podjęła decyzję o aborcji, będąc w trzecim trymestrze ciąży. Metoda była ta sama, jak w przypadku Melissy Oden. Gianna przez 18 godzin w łonie matki zmuszona była połykać roztwór soli, zanim nastąpił wymuszony poród. Personel kliniki Plen Parenthood w kraboswie Los Angeles, gdzie była przeprowadzana ta aborcja, spodziewał się urodzenia martwego dziecka. A ono urodziło się żywe na szczęście nie było na dyżurze lekarza, który dokończyłby aborcyjnego dzieła. Jedna z pielęgniarek, poruszona tym, co zobaczyła, wezwała karetkę pogotowia. Diana została uratowana. To wydarzyło się 6 kwietnia 1977 roku. Diana Jessen tak o tym powiedziała w Melbourne w 2008 roku. Cytuję: Powinnam być ślepa. Powinnam być popadzona, powinnam być martwa, ale nie jestem. Wspaniałą rekompensatą za to jest fakt, że mój aborter musiał podpisać mój akt urodzenia. Tak więc wiem, kim on jest. Również dla słuchających niedowiarków na karcie medycznej jest napisane: Urodzona w trakcie aborcji z użyciem roztworu soli. Nie, nie wygrali, żyję. Diana została adoptowana. Nieudana aborcja wywołała skutki zdrowotne. Zdiagnozowano u dziewczynki dziecięce porażenie mózgowe. Lekarze twierdzili, że nawet najprostsze czynności, jak chodzenie czy mówienie, będą dla niej niezwykle trudne. Ale jej przybrana matka, Diana Paul, nie poddała się. Dzięki intensywnym ćwiczeniom rehabilitacyjnym, skutki porażenia mózgowego w dużym stopniu zostały pokonane. Jana Jessen wzięła udział w londyńskim maratonie. Śpiewa, pisze, przemawia, motywuje i broni życia, podróżując po całym świecie. I trzecia historia. Sara Elizabeth Brown. Jej matka pod koniec ósmego miesiąca ciąży udała się do kliniki słynnego aborcjonisty Georgia Tillera, Kansas, który specjalizował się w tak zwanych późnych aborcjach. Sara miała być zabita przez. Wstrzyknięcie chlorku potasu w serce. W rzeczywistości zastrzyk został wykonany w mózg. Dwa dni potem dziewczynka urodziła się żywa. Bill i Mary Kay Brown zaadoptowali ją, choć lekarze uważali, że Sara wkrótce umrze. Żyła pięć lat. Toksyny wstrzyknięte podczas aborcji miały swój skutek. Sara była niewidoma, a w szóstym miesiącu życia wystąpił wylew, który uniemożliwił jej mówienie. Rodzice podkreślają, że mimo to dziewczynka często się śmiała i była szczęśliwa. Zmarła na skutek niewydolności nerek. Ludzie, którzy przeżyli aborcję, są świadkami siły życia. Nie można ich lekceważyć. Nie można wyprzeć ze świadomości. Nie można skazać na niebyt. I istnienie jest dowodem, że tylko życie ma przyszłość.